Smutna jest moja dusza do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Nie pamiętam dokładnie, który raz się odbywa, ale witam bardzo serdecznie wszystkich. Witam tym serdecznie, że coraz roku coraz więcej tych ludzi do nas przybywa z innych terenów, że nasza Palma podoba się ludziom. Bardzo serdecznie witam wszystkich mieszkańców naszej gminy, witam gości serdecznie i witam szczególnie serdecznie pierwszy raz tych pan wójt gminy Łysza. Proszę kierowcy samochodu, zwitnij do samochodu. Dzień dobry Państwu.
z okazji 27 konkursu w Palmie Kurpiowskiej 93500 w imieniu własnym, w imieniu społeczeństwa gminy Łysy mam zaszczyt przywitać przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość. W osobach pana profesora Aleksandra Łuczaka, ministra Komitetu Badań Naukowych. Serdecznie witam. Reprezentującą pana ministra kultury i sztuki, panią dyrektor Departamentu Ministerstwa Kultury i Sztuki, Annę Szabat. Serdecznie witam ze współpracownikami Ministerstwa Kultury. Serdecznie witam ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych, pana Stanisława Żelichowskiego. Witam pana wojewodę ostrołęckiego wraz z współmałżonką województwa ostrołęckiego. Witam wicewojewodę ostrołęckiego, również z małżonką. Serdecznie witam. Witam również wojewodę łomżyńskiego, Mieczysława Wagińskiego. Z całą przyjemnością z tego miejsca witam księdza prałata doktora Czesława Oleksego, współorganizatora dzisiejszego konkursu miejscowego proboszcza. Serdecznie witam parlamentarzystów województwa ostrołęckiego, dyrektorów Urzędu Wojewódzkiego również. Witam ambasadorów w Polsce. Serdecznie witam. Witam panów wójtów Związku Gmin Kurpiowskich Puszcza Zielona. Dziękuję bardzo za uwagę. Prezy, to znaczy dowiemy się, które palmy zdobyły nagrody i jakie miejsca. No co roku ten konkurs budzi trochę emocji, no bo każda palmiarka uważa, że chociaż raz w życiu powinna zająć to pierwsze miejsce. No, życzę szczególnie brawa dużej dla młodzieży, która robi coraz więcej palm. Duże brawa. Jeszcze raz proszę kierowcy z Lipnik do samochodu. Nieposłuszny. Witam państwa bardzo serdecznie. Przypadł mi w udziale miły obowiązek zaprezentowania państwu protokołu z posiedzenia komisji konkursowej, która to komisja w dniu wczorajszym rozdzieliła środki finansowe między twórców, między grupy młodzieży w tegorocznym konkursie PALM. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Bernard Kielak, reprezentujący Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, i członkowie Wiesława Pawlak, Muzeum Okręgowe w Łomży, Małgorzata Orlewicz, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Urszula Kuczyńska, Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, Krzysztof Braun, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Maria Samsel, Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, Lidia Gadomska, Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, i Wiesława Danowska, sekretarz Komisji Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, na posiedzeniu jawnym w dniu 30 marca 1996 roku w Łysych oceniła 63 palmy zgłoszone do konkursu. Z tego 31 palm w kategorii indywidualnej i 32 palmy w kategorii zbiorowej. Wszystkie palmy zostały zakwalifikowane do konkursu. Ze względu na bardzo wysoki poziom artystyczny palm komisja postanowiła podwyższyć wysokość nagród w kategorii indywidualnej.
komisja postanowiła przyznać następujące nagrody w kategorii indywidualnej. Pierwsze nagrody w wysokości 600 zł otrzymują pani Zofia Niedźwiecka ze wsi Baba, pani Janina Ruszczyk ze wsi Lipniki, pani Wiesława Bograńska ze wsi Kadzidło. Drugie nagrody w wysokości 500 zł otrzymują pani Stefania Olender ze wsi Serafin, pani Anna Ziółkowska ze wsi Lipniki, pani Bolesława Bałdyga ze wsi Serafin, pani Krystyna Kania ze wsi Lipniki, Paweł Kania zamieszkały w Lipnikach, Mariola Niedźwiecka ze wsi Baba i Stanisława Niedźwiecka również wieś Baba. Trzecia nagroda w wysokości 400 zł przypadła pani Halinie Nosek ze wsi Lipniki, Zofii Kowalczyk ze wsi Dęby, Agnieszce Kiernozek ze wsi Lipniki, Annie Szymczyk ze wsi Lipniki, Mariannie Staśkiewicz ze wsi Kadzidło, Mariannie Kani ze wsi Lipniki i Marioli Nosek ze wsi Lipniki. Ponadto komisja przyznała wyróżnienia w wysokości 150 zł, które otrzymują Helena Parzych ze wsi Łyse, ksiądz Czesław Oleksy z Łysych, Czesława Kiernozek ze wsi Lipniki, Sabina Szymańska zamieszkała w Łysych, Marta Ostrowska z Ostrołęki, Beata Łazarczyk z Serafina, Halina Popielarz zamieszkała w Serafinie, Zofia i Zdzisław Kocorek, przepraszam jeśli Kosiorek, zamieszkali w Łysych, Genowefa Puławska z Łysych, Adam Niedźwiecki ze wsi Baba. Za udział w konkursie po 100 zł otrzymują również Anna Wielechowska z Wachu, Stefania Konopka ze wsi Tatary, Anna Ropiak z Myszyńca Starego oraz Karolina Butler z Lipni. To była kategoria nagród indywidualnych. Z kolei w kategorii nagród zespołowych, znaczy zespołowego wykonywania palm, nagrody otrzymali. Pierwszą nagrodę w wysokości 500 zł otrzymują Szkoła Podstawowa w Lipnikach klasa 5 i Średnie Studium Zawodowe w Łysych klasa 2. Drugą nagrodę w wysokości 400 zł otrzymują Szkoła Podstawowa w Kadzidle klasa 6B, Świetlica przy Szkole Podstawowej w Lipnikach oraz Liceum Zawodowe w Łysych klasa 3. Trzecią nagrodę w wysokości 300 zł otrzymują Szkoła Podstawowa w Lipnikach klasa 7, Szkoła Podstawowa w Lipnikach klasa 8 oraz Liceum Zawodowe w Łysych klasa 2. Wyróżnienia w wysokości 100 zł otrzymali Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Łysych klasa 1, Liceum Zawodowe w Kadzidle klasa 3, Liceum Ekonomiczne 1 w Ostrołęce klasa 4, Szkoła Podstawowa w Babie klasa 0-3, zbiorowa nagroda, oraz Szkoła Podstawowa w Baranowie, koło regionalne, Dom Dziecka w Ostrołęce, grupa przedszkolna, Dom Dziecka w Ostrołęce, grupa druga. Nagrodę specjalną w wysokości 500 zł ufundowaną przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przyznano Szkole Podstawowej w Łysych za aktywny udział w konkursie. Nagrody zostały ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 10 tysięcy zł dla wykonawców indywidualnych, przez Wojewodę Ostrołęckiego poprzez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydział Rolnictwa 4 tysiące zł, Sejmik Samorządowy Województwa Ostrołęckiego 300 zł. Ponadto Wydział Rolnictwa przygotował specjalne nagrody dla szkół rolniczych, o czym za chwilę. Również nagrody rzeczowe przyznała redakcja terenowa Radia dla Ciebie, Ostrołęcka Rozgłośnia Terenowa, która nagrody rzeczowe dla szkół przyznała jakby swoim trybem. Będą one w terminie późniejszym do szkół przekazane. Komisja podkreśla wysoki poziom tegorocznego konkursu. Pan teraz będzie poprosić na scenę niektórych laureatów tej nagrody. Bardzo proszę panią Zofię Niedźwiecką.
Czy pani Janina Ruszczyk jest? A to pani. A pani Zofia Niedźwiecka? Nie ma. Pani Wiesława Pognańska? Pani Stefania Olender? Pani Anna Ziółkowska? Pani Bolesława Bałdyga? Pani Krystyna Kania? Paweł Kania? Pani Mariola Niedźwiecka? Czy jest pani Mariola Niedźwiecka? Stanisław Niedźwiecki? Nie ma. Liceum Zawodowego Błysy. Bardzo proszę panią Annę Szabat, dyrektora Departamentu Upowszechniania Kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz pana Jerzego Dobka, wojewodę po dyplomu. Nikt nie wiedział, że tyle będzie nagród. Bardzo proszę o wręczenie nagród laureatom. Serdecznie gratuluję, z mnie zmiennie miło, naprawdę. Ona dopiero patrzy na tak, ten fakt takiego miejsca, wszystkiego najlepszego. Gratuluję pani. Wszystkiego dobrego. Gratuluję pani serdecznie. Wszystkiego dobrego. Oczywiście dalej kontrolowały te tradycje. Czy ile ludzi jest na tym sądzie? Wszystkiego najlepszego. Naprawdę to jest coś pięknego, co pani robicie. Gratuluję pani. Dziękuję pani serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego zdrowia. Żeby za rok pani mogła znowu raz. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Żeby na rok, żebyśmy się spotkali. No i piękne panie, że się spotkali. Tyle ludzi, tyle radości. No, gratuluję panowie. Trzymajcie się. Dobrze, że młodzi, że młodzi podtrzymujecie te piękne tradycje. Za pierwsze miejsce i jest świetlica drugie. Proszę Państwa, proszę bardzo, ja bardzo serdecznie dobrego zdania. Pani dyrektor Szabat tu przy mikrofonie chce do nas powiedzieć. Proszę Państwa, tak gorące powitanie. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie ministerstwa na dzisiejszą uroczystość, która jest przepiękna, wspaniała i niezapomniana. Szanowni Państwo, Panie Wojewodo, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, cieszy ogromnie wielka liczba Państwa w tej uroczystości i w konkursie. A jeszcze jedna miła część imprezy. Pan Wojewoda tutaj wręczy nagrody dla szkół rolniczych. A kto wręcza nagrody, to wiadomo, że należy go bardzo serdecznie witać. Proszę Państwa, ja może na wstępie chciałbym uzupełnić listę tych miłych gości, którzy przybyli na nasze imprezy, ale zostali powitani. Jest dużo więcej wojewodów niż było przywitanych. Jest co najmniej 3 ambasadorów. Jest dużo przedstawicieli instytucji warszawskich, ostrołęckich i sąsiednich województw. Chciałbym serdecznie wszystkich pozdrowić, podziękować, że mimo nie bardzo sprzyjającej pogody przybyli i razem z nami radują swoje serca i dusze. A jest się czym radować. Uśmiecha się do mnie pan wojewoda Ciechanowski z małżonką. Witam pana serdecznie, panie wojewodo. Jest wojewoda Wąbrzyński.
Matki z małżonką również witam serdecznie. Oczekuję pięknych imprez waszych województwa, na które wszyscy pojedziemy. Z okazji dzisiejszej palmy, dzisiejszego święta przyznałem dwie nagrody dla szkół rolniczych w Kadzidle i Wysych. Bardzo proszę przedstawicieli tych szkół na scenę, żeby mógł wręczyć się nagrody pieniężne. Nie duże, ale każdy grosz u nas się podobno liczy. Życzę Państwu, żebyśmy dzisiejszy dzień do końca spędzili. Czy jest przedstawiciel szkoły w Kadzidle? Prosiłbym bardzo, jeżeli jest tutaj na scenę. Nie ma, czy jest? Proszę Państwa, dla ciała była grochówka, był gorący. Życzę miłej zabawy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.